Cześć, ja jestem Wirius, zapraszam na kolejny odcinek The Binding of Isaac. Tym razem spróbujemy sobie zagrać Judaszem i spróbujemy dojść nim do Szeolu i zabić szatana. Ponieważ jeszcze tego nie uczyniliśmy tą postacią, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Z takich wstępnych porad, jakie sobie przeczytałem na temat grania tą postacią, na uwagę zasługuje fakt, że jeżeli przejdziemy level bez użycia naszego itemu The Book of Belial, to wtedy mamy 91% szansy na to, że wypadnie nam że pojawi nam się Devil Room. I wtedy odrzucając Devil Room mamy zwiększoną szansę wystąpienia Angel Roomu na kolejnym levelu. A jak wszyscy wiemy, Angel Roomy dają nam itemy, które nie kosztują nas ani jednego HPK. Są po prostu darmowe. Więc no zobaczymy. Spróbujemy zrobić taki trik. Zobaczymy, jak nam się uda. Na razie trzeba się pilnować wybitnie, ponieważ jak sami widzicie, mamy tylko jednego HPK. To jest niestety minus Judasza na początku. Moglibyśmy się pokusić o poszukanie Super Secret Roomu, który mógłby być na przykład tutaj. Ale go tam nie ma. Który mógłby być na przykład tutaj. I jest. Okej. Dobra, to było szybkie. Gra chyba chciała zaoszczędzić wam wszystkim czasu, gdy będę poszukiwał opisów kart, które dropnie. Famine, chyba jednak użyję Book of Belial. No cóż, i cała taktyka poszła się walić, ale no dobra. Postaram się to rozwalić po swojemu. Przynajmniej dużo szybciej rozwalimy tego bossa. Okej, dobra, teraz się już muszę skupić, nie będę śpiewał z nim. Mamy Cube of Mita. Dwa kluczyki, pięć monetek i co najważniejsze, full, aż całego jednego full HPK. Dobra. Pajęczaków wybitnie nie lubię, ponieważ ślizgają się przebiegle i ciężko jest przewidzieć, co im strzeli do łba, kosmatego łba. Okej. Podzielność uwagi rządzi. HP up. To by nam się bardzo przydało. Zgraja zombiaków. Część z nich straciła głowę. Całe szczęście, że to jest w miarę niegroźny level. Pół HPK, zawsze jest dobrze mieć zapas. Ostatnio jak grałem... Kim ja grałem? Nie pamiętam, kim ja grałem. Ale... udało mi się zabić szatana. Trollbomb. Nie fajnie. Miałem fajny sposób na drobienie się szybko dużej ilości monet. Mianowicie na jednej maszynie krwiodawczej udało mi się wygrać Forbaga, który sprawia, że pod spacją mamy aktywowany, przenośny bank krwiodawstwa. Co oczywiście już wcześniej mówiłem, jeżeli dostatecznie szybko go aktywujemy, to za jednym dziabnięciem możemy wygenerować dwie porcje monet. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że znalazłem przy okazji Book of Revelations? Nie, Book of Shadows. Tą książkę, która daje nam
Shielda jesteśmy przez chwilę niewrażliwi na jakikolwiek damage i mając dużo HP-ków na levelu byliśmy w stanie bardzo szybko sobie dopakować pulę pieniężną, jaką tam mieliśmy. Ponieważ aktywowałem Shielda, a potem spamowałem jak szalony ten przenośny bank krwiodawstwa, więc w ten sposób bardzo szybko sobie uzupełniłem braki w pieniądzach. Wiem, jak bardzo uwielbiacie moje potyczki w arcade roomach. Ktoś może kiedyś zrobi filmik The Best of Videos in Arcade Room. Oczywiście filmik potrwałby pewnie 5 godzin. Miałby 3 części i miałby kilka sequeli, prequeli i Bóg wie co jeszcze. O, skatol! To by było fajnie mieć skatola już w tak wczesnej fazie gry. Ale to by było zbyt piękne. Zbyt piękne to by było. Przepraszam. Wiem, że mamy odkryty pokój z bossem, ale zobaczmy jeszcze, co tutaj ciekawego nam gra skrywa. Ha, Dead Sea Scrolls. To chyba daje nam randomowy efekt książki. Warte spróbowania. A nie, dało nam kartę. Hermit. I jak zwykle nie pamiętam, co dawał Hermit, więc muszę sobie zerknąć na wiki. A Hermit nam dawał to, że teleportuje nas do sklepu. Co teraz to jest zupełnie bezsensowne, bo i tak nie mam żadnej kasy. Więc nie ma sensu tracić czasu. Ale możemy poszukać jeszcze super secret roomu. Moje typy są następujące. Mamy trochę bombek, więc możemy trochę sobie poszaleć. A miejsc podejrzanych nie jest tak dużo, więc zobaczmy, czy to będzie tutaj. Nie. Czy to będzie tutaj? Super Secret Roomy zazwyczaj sąsiadują tylko w jednym miejscu z odkrytym pokojem. Okej. Świetnie. Szkoda, że nie mam więcej bombek, bo teraz tak naprawdę moglibyśmy sobie nabić sporo kasy. Oj, sporo kasy byśmy sobie mogli nabić. Dobrze, zatem czas się zmierzyć chyba z bossem, bo nic innego nam tutaj już nie pozostało do odkrycia. A bossem w tym levelu będzie Duke of Flies. Dobra, aktywujmy Book of Belial. Nie ma co się. Z nim patyczkować. Tak wkurzające jest to, że zawsze za tymi skałkami się chowa. Przez co jest niedostępny na te strzały, a w międzyczasie generuje sporo muszek. Jesus Juice! Range i Tears Up! I mamy Devil Room, w którym będzie nic ciekawego i na nic nie mogę sobie teraz pozwolić, ponieważ jestem HP-kowym szmaciarzem. Dobra. Czy ja mogę skorzystać z maszynek? Oczywiście, że mogę chyba skorzystać z maszynek. Tylko właśnie. Haha, mogę co najwyżej połówki HP-ków na razie zutylizować, bo. Ech, bo full HP-ki. No co, nie mogę zużyć całego HP-ka, bo zginę. Chociaż nie. Zginę czy nie zginę? To jest dobre pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Mam jednego Soul Hearta. Czy jeżeli dwa razy użyję tej maszyny, to zginę, mając jednego Soul Hearta? No teoretycznie nie powinienem. Dobra. Ryzyk fizyk. Najwyżej zginę. Najwyżej powtórzymy ten odcinek jeszcze raz. Orzesz ty w mordkę. To mi zużyło dziadostwo pół mojego Soul Hearta. No nie no, tak się nie będziemy bawić. Dobra. Dobra. Nie pękamy. Bo w sumie mamy tu jeszcze dwa HP-ki. Dobra, zużyjmy to standardowo. Znaczy standardowo. Ciach, ciach. Troszkę marnotrawstwo HP-ków, no ale cóż, nie możemy sobie na nic więcej na razie pozwolić. Chyba, że nam dropnie kolejny HP-k, to znowu się dźgniemy w maszynie krwiodawczej.
damage już widzę po naszych krwawych łzach, mamy całkiem spory. Mamy też papeł tytuaną jogurtem. Wow. Ha! Myślałem, że to koniec naszej zabawy, ale Krupier przeżył. Więc gramy dalej. No, postaram się w miarę szybko to zakończyć. Jeszcze tylko dwie monetki. Wytrzymacie. Jeszcze tylko jedna monetka. Pewnie już nikogo nie ma. I ostatni deal. I chyba też koniec Krupiera. Nie. Dziad miał szczęście i przeżył. Dobra. Choć mamy trochę bombek. Sprawdźmy jeszcze, czy nie będzie tutaj Secret Roomu. Jest i Secret Room. Błagam, nie grid. Nie ma grida. Świetnie. Cieszy mnie to ogromnie. Ostatnio często na niego wpadam. W miejscach, gdzie powinien być sklep, znajduję grida. W miejscach, gdzie powinien być Secret Room, spotykam Super Grida na przykład. To nie są miłe spotkania, wierzcie mi. Już nawet nauczyłem się, że nie warto cwaniakować i po prostu trzeba smykać, gdzie pierwszy rośnie. Też tak, ten odcinek, powiedzmy sobie, jest ukłonem w stronę tych, którzy lubią oglądać dłuższe odcinki, ponieważ nie zaczynam go od łona, tylko po prostu jedziemy od początku. Aczkolwiek każdy lubi coś innego. Jedni lubią odcinki od łona, inni wolą odcinki od początku. Jeszcze inni, w większości, nienawidzą speedruny w moim wykonaniu. No cóż, speedruny w moim wykonaniu są slowrunami tak naprawdę. Nic na to nie poradzę. Tak, wiem, krótka wizyta w Arcade Roomie znowu przeradza się w kolejny mega epizod. Ale jak mamy okazję się dopakować, to czemu by nie? W sumie, kto nie będzie chciał oglądać, ten sobie przekliknie. Prawda? Albo na przykład, nie wiem, wyjdzie z filmiku, albo, nie wiem, poogląda coś innego. Dawaj, Skatola. Dawaj połówki hapeków. Dawaj Solharta. Cokolwiek. Byle nie muszki. Wow. Nie, niech Krupier mi przeżyje. Dobra, Krupier przeżył. Jest i Skatol. Trzymamy kciuki. Gdzie jest Skatol? Może tutaj? Shit. Dobra, nie będę przyspieszał tego etapu. Po prostu sobie go przeklikniecie. I już. Dosyć spora plama krwi się już zrobiła pod tym Krupierem. Chyba czas najwyższy, żeby rzucił nam Skatola. A, dobra, to jest serce. Więc czekamy dalej. Muszka, nie dziękuję. Jest i kolejny raz Skatol. No to kolejny raz, do 3 razy sztuka. I yeah, siadło nam, mamy Skatola. Już na basement, na drugim poziomie. Więc powiem wam, że jestem bardzo zadowolony. The Tower. Karta, która spawnowała nam randomowo, nie wiem, 9 losowych bombek. Ale dobra, wezmę Hermita. Może, nie wiem. Zużyjmy jeszcze sobie tą maszynę, ale niestety nie dane nam było uzyskać kolejnego HP-ka. No cóż, walczyliśmy dzielnie. Możemy zejść niżej. Troszkę nam się tutaj wydłużył pobyt na tym levelu, więc teraz musimy... Wow. Nie wiem, jak to się stało, że go ominąłem, ale dobrze, że się tak stało. Teraz jeszcze pijawa z rzadziawianą mordą. Nawet nie zdążyła otworzyć tej mordy. Pół HP-ka. To jakiś żart? Okej, wy już nie robicie na mnie w ogóle wrażenia. Muszki tym bardziej. Co my tu mamy? Mamy kluczyk. Mamy pieniądze! Mnóstwo pieniędzy i gadające głowy. Gin. Gin. No.
I mamy pokój z bossem. Chyba już nie będę na poziomie cavesów kombinował. Pip! Jesus, nienawidzę tego dziada. Puszcza bąki, puszcza oko, puszcza drugie oko, skacze, na pewno nie chodzi na aerobik i się nie odchudza. Wow, nie wiem w jaki sposób tego ominąłem, tego uniknąłem. No Pip, come on. Okej, chyba go nie znikuje przed skokiem, a jednak, udało się. I mleko, pi mleko, będziesz wielki, mamy dodatkowego HP-ka, dziękuję za współpracę. Mamy w sumie, sporo bombek, więc możemy spróbować zgadnąć, gdzie ukrywa się Secret Room. Mamy szczęście dzisiaj do Secret Roomów. Oj, mamy dzisiaj ogromne szczęście, ponieważ mamy one up. Czyli możemy teraz sobie spokojnie zginąć, znaczy nie, że będę chciał to zrobić. I odrodzimy się ponownie, więc prognozy są jak najbardziej fajne. Drugi level przeszliśmy, caves, pierwszy poziom przeszliśmy bardzo szybko, to taka rekompensata dla was za to, że się dłużyło nam. Okej. Chyba z tego co kojarzę, czerwone czachy różnią się od tych szarych tym, że w czerwone możemy strzelać nawet chyba jak są złożone i wtedy też im zadamy damage. No, jeszcze jeden strzał. Dziękuję. I pół HP-ka, radośnie czekając na zebranie. Mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. Shit! Dobra, jedna morda rozwalona. O Boże. Dobra. Straciliśmy niestety pół Soul Hearta, ale koniec końców nie jest tragicznie. Tak! Widzicie tego psychola z tymi dwoma ząbkami z przodu? Oni są moimi ulubieńcami. Kici, kici! Wow! Nieźle przyspieszył. I kolejna bombka. Ha! Spróbujmy znaleźć Super Secret Room na podstawie tego, co na razie tutaj odkryliśmy. Tutaj nie ma go. Kolejny podejrzany punkt jest tutaj. Czy tu będzie? Nie będzie. I kolejnego podejrzanego punktu już nie mamy, a nie będę się szlajał po tym levelu, bo jest po prostu niebezpiecznie, ponieważ nie potrafię grać. Judasz versus Chab. Wow! Rozdziawione mordy przywitały nas na levelu. Sam Chab nas przywitał po prostu w progu. Nie lubię takich początków walk z bossami. Można dostać w czapę już na samym początku. No, ale i tak dostałem w czapę. Wal się, czap, spadajcie, pijawy. Wow. Uniknąłem tego jak po prostu Neo w Matrixie. Nie będziesz mnie tu... Wow, ja mam jednego HP-ka? Okej. Udało się go zniukować. Chyba jakiś wolny HP się też walał nam na levelu. Mamy Squeeze'ego, który daje nam dwa Soul Hearty. Z jakimś mega zdobyczą nie jest, ale w przypadku, gdy gramy Judaszem, to jest to całkiem fajna zdobycz. Więc zbierzmy sobie HP-ki do pełna. No i co? Możemy spróbować znaleźć Secret Room. Może być jeszcze tu. Super Secret Room, przepraszam bardzo. Może być ewentualnie tu. Lub ostatnia szansa może być ewentualnie tu. Niestety nie mieliśmy farta, więc chodzimy w dół. Ostatnio często zauważam, że gra mi się przywiesza na sekundę podczas wchodzenia do Depths. Zwłaszcza jeżeli generuje się wersja XL. A czyżby się taka generowała? No cóż, musimy chwilę poczekać. I nie pękać. Dobra. Tak, wersja XL? Nie, wersja normalna. Co my tu mamy ciekawego? Zwykła skrzynka? Po takie śmieci nawet się nie schylam. Dobra. Tu trzeba uważać na te mózgi. Jeden mniej. Drugi mniej.
No to teraz już na spokoju możemy sobie tutaj eksplorować. Dobra, co tu będą? Soul Hearty. Small Rock, damage up. Jakby nam go brakowało, ale nie narzekam. Co my tutaj mamy ciekawego? Pieniądze, bogactwo i sława i klucze. I bomba i po prostu wszystko. I Soul Heart. Dobra, sprawdźmy co jest w sklepie. Ha, złośliwe ognisko. Ty idziesz do piachu jako pierwsze. Niestety poza tym nic ciekawego. W sumie moglibyśmy kupić tego Soul Hearta. Ale dobra, zobaczmy jak nam się tutaj rozwiną dalsze losy Judasza. Ha, na razie podejrzanie spokojnie. Bardzo podejrzanie spokojnie i cicho. Okej, okay, Liberty Cup. Ha, to nam chyba daje losowy efekt przy wchodzeniu do pokoi. Okej, okay. Zombiaki w pierwszej kolejności. Wow! Dobra. Sobie całkiem fajnie odseparowaliśmy przeciwników i mogliśmy ich zdjąć. W miarę spokojnie, no tak, mam skatola, więc staram się... Orzesz ty oszuście! Staram się nie panikować. Gdzie się skrywasz w pokoju z bossem? Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. No, wybuchaj! No. Haha. Oszust musiał strzelić jeszcze raz. Dobra. Są wkurzające coraz bardziej. Dobra. Wow, ten pierwszy był na one shota? Całkiem nieźle. Hajsu ci u nas pod dostatkiem. O kurde. Dobra. Zdejmijmy tego delikwenta. Zdejmijmy też tego delikwenta. No. Możesz ty. No, co za dziabąg. Tańcząc z truposzem. Mógł być taki serial. Ha! Ryzykować Treasure Room, czy nie ryzykować Treasure Roomu? Dobra, zaryzykuję. Fuck, żałuję. Dobra. Pół Soul Hearta poszło w piach. Ale zobaczmy, co jest w Treasure Roomie. Ha. Infestation? Mulligan? Co to jest? Infestation. The Growing Inside. Czyli po prostu będziemy płodzili robactwo, gdy będziemy dostawali damage. A, ciekawa rzecz, którą jeszcze zauważyłem. Te głowy zawsze się losują przy wejściu i wyjściu z levelu. Albo mamy trzy szare, albo mamy trzy zielone, albo w ogóle nie mamy. Nie, nie ma takiej opcji. Zawsze są, niestety. Dobra. Spróbujmy zobaczyć jeszcze, czy będzie tu gdzieś Super Secret Room. Może być na przykład tutaj. Nie ma. Może być ewentualnie tutaj. Też nie ma. Więc zobaczmy. Teoretycznie może być również... No tak, spora szansa na istnienie Secret Roomu jest tutaj, ponieważ jest otoczony ze wszystkich stron. I oczywiście, tak się stało. Nie pogardzimy kasą. Kiedy to i w jakich okolicznościach ubył mi hapek? Aha, no tak, mam Liberty Cupa, który czasami się dziwnie zachowuje. Dobra. To nie był za fajny trinket do zebrania, niestety. Dobra, tak, miałem sprawdzić jeszcze. Podejrzane miejsce jest również tutaj. Kolejnym podejrzanym miejscem jest to miejsce. Dobra. Korzystając z dużej ilości kluczy. Wiem, nie mogę sobie tego odpuścić. Jeżeli nie ma arcade roomu w pobliżu, to zrób sobie go sam. Jak to mawia Virios. Więc pograjmy. Najwyżej przyspieszę, albo nie.
Na złość wam nie przyspieszę odcinka. Męczcie się. O, Solhard. Ha, i zaoszczędziliśmy kasę, bo nie musimy go kupować w sklepie. Chociaż w sumie i tak się zastanawiam, czy by nie pójść do sklepu i go nie kupić. Piguła. Co ona może dawać? Dobra, ryzyk fizyk. Telepils. Okej, okay, dobrze, że mieliśmy odkryty ten pokój. O, miniboss jest w drugiej części. Warto jest, z tego co widzę, obserwować mapkę po każdym przejściu pomiędzy pokojami, ponieważ czasami randomowy efekt Liberty Cupa na przykład odsłania nam mapę i pokazuje drogę do bossa. Co jest w sumie bardzo cenną wskazówką. Więc warto mieć to na uwadze. Sam nie miałem tego wcześniej na uwadze, więc mówię to, żeby sobie tak to utrwalić i zapamiętać. Ach, hapek. Myślałem, że Solhard kolejny. Kluczyk. Nie pogardzimy kluczykiem. Jeszcze 11 monetek. Muszka? Nie dziękuję. No, come on. Nie pogardzę Solhardami. W sumie, kurczę, tak bardzo dopakowani to nie jesteśmy. Przydałaby się maszyna krwiodawcza. Wtedy byśmy się mogli dopakować konkretnie w kasę. A przy odrobinie szczęścia może by wypadł nam HP up. Mamy mało slotów na HP-ki i po prostu wtedy zazwyczaj nam wypadają same HP-ki. Ale okej, okay, jakby odpukać, coś nie tak poszło na walce z bossem, to mamy gdzie wracać. Dobra, z bombek się wyprztykałem, szukając super secret roomu, którego niestety nie znalazłem. Czas się zmierzyć z bossem, którym będzie tym razem, błagam, niech to będzie coś normalnego. Gisz! Który da nam Little Gisha, który tak naprawdę będzie fajnym pomocnikiem na naszą walkę z szatanem, ponieważ tam każde spowolnienie jest na wagę złota, zwłaszcza w późniejszej fazie jak szatan, chociaż we wcześniejszej fazie również, jak te małe pierdki tam latają i nas atakują. Ostatnio właśnie miałem takiego farta. Wow. Ostatnio miałem takiego farta, że miałem Spider's Bite, to się chyba nazywa. To są łzy, które spowalniają przeciwnika. I oprócz tego miałem Little Gisha, czyli w sumie szatan był non-stop spowolniony. Co było po prostu ekstra. Ha, Groupie's Tale, pakt. Niestety nie dziękuję. I schodzimy w dół. The Depths, poziom drugi. Curse of Darkness, no oczywiście. Okej, okay, gridy. Spowolnić trzmaciarzy i rozwalić. Rany boskie. I przede wszystkim poprawić sobie celność. I nie tracić głupio HP-ków. Niestety to starcie kosztowało mnie... No oczywiście, kolejne starcie, które kosztowało mnie pół Solharta. Nie, to starcie kosztowało mnie jednego HP-ka? Aha, rozumiem. Pewnie randomowy efekt działania Liberty Cupa. Wow. Nie będę nic mówił, ale to robi wrażenie. Nie chcę ginąć. Nie, fuck, to jest po prostu chamstwo i po prostu złośliwość. Dobra, trinkety, szybko. Co daje nam Cursed School? Nie, to nie jest fajne. Izak jest teleportowany do poprzedniego pokoju, gdy jego HP-ki zmaleją do połowy jednego HP-ka. Dobra.
No. Częstotliwość strzelania mamy dosyć pokaźną. Teraz to już chyba można zniukować. Chyba, nie wiem. Okej, okay, co jest ważne? Hapek. Co nam w sumie i tak nic nie daje, bo zaraz mi zmaleją te hapeki. No tak, efekt działania. Liberty Kappa. Dzięki Bogu, że mamy Skatola. Po prostu, bo inaczej to by była masakra. Upieklibyśmy się tutaj... Usmażylibyśmy się w sosie muszyn. Przyparliśmy łysą pałę do rogu. Dobra. Piguła. Która nam daje? Pierda. Dobra. Okej. Bądźcie tu mądrzy i omincie strzały tych rozbierających się panów. Dobra, już nie szukamy szczęścia na tym levelu. Zmierzmy się z bossem, którym jest nikt inny jak właśnie sama mamuśka. Rany losu, które by się udało dosyć szybko. Gincie śmiecie, dokładnie. Hurtowe zabijanie by matka. No, come on. Ostatni strzał i w pięknym stylu rozwalamy matkę, zdobywając HP up, zdobywając jeszcze jednego soul hearta. Nie jest źle, aczkolwiek tych HP-ków tutaj po prostu nie mamy za wiele. Ale stacy w sumie nie są takie złe, zwłaszcza damage jest potężny. Wow. Piguła. Błagam. HP up. Puberty. No to zmienia tylko nasz wygląd, niestety. Boż, tak. Dobra. Tak, podstawa to dosyć szybko sobie oczyścić. Takie levele. W sumie nie mówię nic odkrywczego. Jak to zwykle bywa w moim zwyczaju, nie mówię nigdy nic odkrywczego. Spadajcie oszołomy, wrzeszycie jak po prostu. Dobra. Skupmy się. Haha! Prawie jak efekt domina. Wybucha pierwszy, wybucha drugi. Ja oczywiście poszedłem w nie tą stronę co trzeba, ale nie pękamy. Właśnie, w sumie mógłbym sobie pochodzić między pokojami, aż Liberty Cup właściwie pokaże nam, w którą stronę szukać bossa. Wow. Dobra, nic nie straciliśmy, to ważne. Zobaczmy, czy Liberty Cup nam coś pokaże ciekawego. No co jest? Przestał działać? Ech, złośliwość na każdym kroku. Z muszkami poradziliśmy sobie bardzo szybko. Kurczę, królestwo za HP up. Telepilsy. Nie dziękuję. Okay. A my znowu stratni! Chodźcie tutaj, wrzeszczące oszołomy! No. Fajny dźwięk wydają, jak giną. I szedłem na szczęście w dobrym kierunku. A wysadźmy sobie tutaj. Jak dobrze pójdzie, to może będzie jakiś ukryty pokój? Niestety nie. Whatever. Nie potrzebuję waszej litości. Dobra. No nie, death. Dobra, użyjmy.
nie kujmy tego szmatławca. Kurde! Okej. Nie poszło to zbyt super, ale z tragedii też nie ma. Full HP-ków też nie ma. Ale dobra, schodzimy do drugiego poziomu łona. Zerkam dyskretnie, bo w sumie i tak tego nie widzicie. 35 minutek. Nie jest źle. Okej. Dobry początek. Nie mamy co prawda zbyt wiele bombek, ale... Speed up! To nam się przyda. Wow! Ciekawe, czy grzybek mnie dogoni. Dobra. Błagam, Liberty Cup. Liberty Cup, proszę cię, pokaż mi, w którą stronę mam iść do bossa. No cóż, chyba nie tym razem. O, Arcade Room. Wejdźmy. A nuż może jakieś hapeki nam się trafią. Rany boskie. Królestwo za hapeki. W jakiejkolwiek postaci. Oczywiście nie w postaci muszek. No. Które w sumie mnie zagrażają i tylko przez tik nerwowy je zabijam. Pozostałość po początku rozgrywki. Gdzie ja i one nie byliśmy jeszcze takimi przyjaciółmi. Kiedy nie miałem jeszcze klocka na głowie. Yeah! Od razu lepiej. Przydałoby się teraz natrzaskać tych hapeków, żeby mieć zapas. W razie czego. Bombkami też nie pogardzę. W sumie ktoś z was mi mówił kiedyś w komentarzach pod filmem, że warto jest w łonie rozwalać te czerwone skałki, że jest jakaś szansa znalezienia na przykład serc albo jakichś itemów w tych skałkach. I w sumie kiedyś, jak miałem Epic Fitusa czy Doktora Fitusa, nie pamiętam, zacząłem na pałę detonować wszystko jak popadnie. I faktycznie mieliście rację. Przepraszam, że tak krążę tam i z powrotem, ale po prostu liczę na to, że Liberty Cup łaskawie zlituje się nade mną i... żebraczek, do którego się nie dostanę. Nie będę kombinował. Że Liberty Cup łaskawie pokaże mi, którędy do... bossa. Ale niestety nie. Mogę liczyć tylko na siebie. Okay. Świetnie. Znikowaliśmy tutaj dziadostwa. Teraz trzeba znikować to dziadostwo. Ale spoko, spoko, nie będę za nim chodził, on sam do nas przyjdzie. Gień! Nigdy nie lubiłem intelektualistów. Kleszcz, nie bierzemy, nie dziękuję. Wiem, że bossowie spawnują się z HP-kami chyba pomniejszonymi o 15%, ale nie będziemy ryzykowali. Że wypadnie nam jakiś fajny item i nie będziemy go mogli zebrać. Wiem, że jak się zbierze kleszcza, to nie można potem zebrać Polaroidu, który nas wpuszcza potem do... chyba kolejnego levelu. Jakoś tak to było. No, Liberty Cup, współpracuj ze mną. Cholera! Wow, o mały włos nie wpadłbym w te krwawe ślady. To kiedyś już mi się raz zdarzyło. Zupełnie przez przypadek, po prostu wbiegłem. Jak oszołom. Shit! Tak się nie bawimy. Tak się nie bawimy. Ale dobra, wypadły nam hapeki. Nie jest źle. Więc jakiś zapas mamy. Eksplorujmy dalej. Okej. To sobie rozwalimy starym, dobrym sposobem. Tylko się ustawmy jakoś. Dzian. 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 Dobrze. No tak, uzupełnimy hapeki. Bo sfajtałem.
No tak, Liberty Cup jak zwykle dalej nie chce podpowiedzieć nam, gdzie jest boss. Ech, dobra. Wow, nie! Dobra. No i mamy bossa. Dobra. Tu chyba możemy się cofnąć, co prawda. Tu mamy jeden hapek, tu mamy kleszcza. Nie dziękujemy. Tu mamy żebraczka, do którego się i tak niestety nie dostanę. Żegnaj, żebraczku. Mamy maszynę losującą. Mamy... Arcade Rooma. Pograjmy, błagam. Jakieś hapeki, soul hearty, cokolwiek. Jest i hapek. Ale niestety nie dla nas. Wow. Mój włos bym wpadł na kolce. Dobra. Tak oto przygotowani albo nieprzygotowani zmierzmy się z płodem. Okej, trzymajcie kciuki. Mamy co prawda dwa życia, ale najpierw wyeliminować oczy, a potem jakoś to będzie. Gin śmieciu! Pijawy, rozwalić jak najszybciej. Dobrze, że Liberty Cup teraz nam dał super prędkość. Naparzamy jak z kałasznikowa po prostu. Gin śmieciuchu. Gin Lary. Ty podrubo bossa. Wow! Nie wiem jak to zrobiłem, ale jestem przewymiatacz. No tak, dał mi super prędkość i nie mam jednego HP-ka. Po prostu jej! Rany boskie, żeby tylko mi oczu nie zespawnował. Shit, oczywiście. I niestety tak się kończy nasze pierwsze podejście. Ale mamy jeszcze jednego HP-ka i niestety... No cóż. I Book of Belial, które jest na cooldownie. Dobra. Skupmy się. Tak, tak jakbym się poprzednio nie skupił. No. Okej, jest źle. Wkurzam się sam na siebie. Monstro, przestań skakać, bo po prostu nie robisz... Wow. Na nikim wrażenia i prawie bym dostał z plaszczaka. Larry again. Błagam, niech w kace będzie soul hard. Hę? Co jest grane? Nie mogę rozwalić tej kaki? Czemu ja przez nią przechodzę? No, gin, gin! Dobra. Lord of Flies. Już nie robisz na mnie wrażenia, chłopcze. Kurde, niech ta kaka zniknie stąd. To jest tak po prostu mylące. Wow! Ty gnoju. Dobra, już znikować to dziadostwo po prostu. Uff! I udało się! I możemy po prostu na wypasie zejść sobie do Szeolu, tak? Do Szeolu miałem iść? Tak, kaka, której się nie da rozwalić. Nie wiem o co kaman. Troszkę szkoda, że zmarnowaliśmy to życie właśnie na tej walce.
Cóż mogę powiedzieć? Lipa. Dobra. Udajmy się zatem na spotkanie z władcą piekieł, z szatanem. Okej, zapnijmy pasowo tutaj. Może być gruba lipa. Dobra, monstro 2, którego wystarczy trzymać właśnie na poziom od siebie. On wtedy nie będzie skakał, nie będzie spawnował shitów, tylko będzie sobie pluł. No. Wzorcowo przeprowadzona walka z Monstro 2. Taką walkę będziecie mogli... Ty śmieciu. Jezus, co tu się wyrabia w ogóle? Wow. No, grid poszedł do piachu. Teraz zajmiemy się naszym szatanim alter ego. Poprzez przytulenie do Smileya zabijamy przeciwników. Dobra, pochodzę jeszcze trochę w górę i w dół. A nuż może Liberty Cup podpowie mi, w którą stronę mam się udać. Ale widzę, że nie mam co liczyć na niego. No, nie. Book of Belial nam się aktywowało ponownie. Niestety mamy tylko połowę wszystkich HP-ków. To jest słabe. Uff, okej. Okay. Tutaj cisza i spokój. Żebraczek, do którego też niestety się nie dostaniemy. Fuck! Jak mogę tak głupio... I niestety, podczas tej epickiej walki z trzema cosiami zginąłem. Cóż, i tak chyba nie było źle. Mieliśmy dojść do Szeolu i doszliśmy. No, niestety nie udało się stuknąć szatana. Dzięki wszystkim za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Jestem Virios. Trzymajcie się. Cześć.